Siemanko, tutaj Sławek. Rozpoczynam tego vloga, ponieważ Karolina siedzi obok mnie, ale ona nie może wiedzieć o niczym jeszcze. Więc dzisiaj jedziemy do akwaparku. Co o tym sądzisz? Wiedziałam. Ale chcesz jechać, czy nie? Nie wiem. Bo jak nie, to możemy zmienić plan. Bo mi zepsułeś fryzurę, a chcę specjalnie. No to mówiłem właśnie, żebyś nic nie robiła. Ale no i tak muszę pracować właśnie i tak. To możemy zmienić plan, jak się nie chcesz. No jak... Ale tak po prostu o tym mówiła, że chcesz jechać. No ale chciałam iść na kiedy indziej, no. Cięcie. Okazało się, że jednak... Kot tutaj jest. Okazało się, że jednak jest trochę no, niebezpiecznie jechać na basen. No bo koronawirus i te sprawy. No bo wiecie, ludzie chodzą bez maseczek i... No jest niebezpiecznie, a jeszcze jest kąta fala zakażeń, więc... No brałem to pod uwagę, że jest niebezpiecznie, ale... Ale no, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, co nie? No albo się będzie zarazić, nie? I zajebiście. Życie. No nie wiem, no. No to zmiana planów i jedziemy w jakieś nowe miejsce. Witam Was wszystkich serdecznie w nowym vlogu. Jest 18 stycznia, to znaczy, że są moje urodziny. Więc zaczynam moje 21 urodziny. Tak, Bambi? No, więc jak widzieliście wstęp, Sławek wymyślił, poczekajcie. Sławek wymyślił, że pojedziemy na basen. Nie to, że się od niej ucieszyłam, tylko wiecie, no, jest koronawirus, jest jakby piąta fala, chyba, czy najgorzej, tam jest, nie wiem, dzisiaj było 20 tysięcy ponad zakażeń. No to tak stwierdziłam, że niebezpiecznie, bo wiecie, ludzie chodzą bez maseczek, bez żadnej, wiecie, dezynfekcji rąk, więc stwierdziłam, że to jest niebezpieczny pomysł. No i nie wiem, gdzie w końcu jedziemy. Sławek, gdzie jedziemy? Można tam wieśniaczki. Sławek! Tak. Gdzie jedziemy? Nie powiem ci. No, nie powiem mi. Także ja się zbieram, jestem w sumie już prawie gotowa, jeszcze tylko sobie zmienię outfit, chociaż w sumie jest zimno, a chciałam wziąć sukienkę. Więc no nie wiem, jak z tym będzie. Nie wiem. Bo jest ogólnie śnieg, zaraz wam pokażę. Bo kurczę, no nienawidzę śniegu. Wiecie, ogólnie jest bardzo niedobrze lubię zimy w ogóle, ale mam się to urodziny w zimę, ale trudno. Pokażę śnieg na za oknem, masakra. A tak miałam nadzieję, że będzie jakaś ładna pogoda, ale trudno. Dobra, więc ja się zbieram i gdzieś jedziemy, ale jeszcze do końca nie wiem gdzie. Podejrzewam, że pojedziemy na jakąś pizzę czy coś takiego. Więc no, zbieramy się i jedziemy. Jesteśmy już w autku i ogólnie chciałam wam powiedzieć, co dostałam na urodziny od mojej mamy i w sumie do mnie, bo złożyliśmy się w sumie na ten prezent wy dwie. I jest to, uwaga, 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 moja wymarzona, przepiękna torebka z Victoria's Secret. Ja ogólnie jak przyszłam do śrubania, cały dzień jarałam ją i w ogóle tak, wiecie, przytulałam i w ogóle jest taka piękna. No, także Sławek, ale co się dziwnie chodzi? Słyszysz? No bo stoimy na hałasie. Aha, dobra. Chcemy nawet ze stół tak dziwnie słuchać. No, najmniej to był mój prezent urodzinowy, a reszta sobie dostałam od wszystkich w sumie pieniędzy, żeby coś sobie kupić. No, a teraz Sławek, możesz ty powiedzieć co? Co? Dobra, chcę pokazać. Ode mnie dostaniesz. Co? Taką ładną koszulkę. A, jaką koszulkę? No z napisem takie coś tam. I love cats. No ładna, ładny kolor. Czarna taka. Pokaż to. No? No. No pokaż. Dobra. Ode mnie? Już jutro przyjdzie albo pojutrze? Czemu to jest next, baby? Nie, tak tylko takie do ciebie. Czekaj, bo to... Victoria's Secret! A! O! Ale się cieszę, tak. To jest prezent ode mnie. Ode mnie. Ode mnie. Ale się cieszę. Niestety nie pierwszy czas. No, tylko... nie, żeby coś, ale ja to wiedziałam, że... Bo... Nie wiedziałaś? Tak, wiedziałam. Skąd wiedziałaś? No bo powiedziałeś, że się złożymy. Ale, ale fajnie, się cieszę bardzo, bo w sumie zawsze chciałam ją kupić, ale... Ale jakoś taka trochę droga była i tak, wiesz, dziecię, no. A co, oczywiście mi, kurde, brzuchu uwiercił dziurę. Co chcesz na rodzinę, co chcesz na rodzinę, co chcesz na rodzinę? To powiedziałam mu, no. Brzuchę, brzuchu dziurę. Nie wiem, dobra, a teraz w ogóle jedziemy do Katowic.
jedziemy do restauracji Vera Napoli, tak to się chyba nazywało. Staniemy sobie pod katowicką galerią i przejdziemy się z pizzerkiem na do restauracji, a później idziemy na koło, tak? Muńskie? I w sumie chyba koniec, tak? Tak? A, możliwe. I zeszłamy. A, możliwe. Dobra, dobrze, dobrze. No, także fajnie się zapowiada moje urodziny 21. Fajnie. To jest nocka, ale ci sobie wzięliśmy spotkanie wolne, żeby ten, wiecie, ten dzień kupić, mieć święty spokój i żeby nie myśleć o jakichś takich rzeczach pracowych na dzień więcej. No, widzimy się już na miejscu. Jesteśmy już w Katowicach, jest godzina przed 17:00 i jesteśmy w moim ulubionym miejscu w Katowicach, jest to rynek. I zaraz wam pokażę przepiękny efekt, bo jest ogólnie tak fajnie, mało ludzi. Już nie ma, wiecie, tego jarmarku całego. Już jest tak dużo spokojniej. Sławek. I mega mi się to podoba. I mogę teraz właśnie pokazać, że idziemy chyba dzisiaj jeszcze dzisiaj na koło. Chociaż sobie mało jest osób na kole, znaczy nie? Na tym kole diabelskim, muńskim. Mało, ale fajnie, super klimat jest. Więc... Nie. Padają ludzie, jak to się jest daje. Mega fajnie. Zaraz wam pokażę. Wróciliśmy już do autka i powiem wam szczerze, że ta pizza była tak pyszna, nie wiem, serio, przepyszna. No i Sagul nie powiedział, że właśnie takie są typowe pizze we Włoszech, takie, wiecie, takie pyszne, ale takie były pyszne, że niam, niam, niam. Wszystko rozumiecie, że niam, niam, niam. Ale no nie wiem, mega smakowa. Ja miałam ogólnie z salami, mozzarellą i jakiś tam, ogólnie ten sos pomidorowy był taki, wiecie, z jakimś tam... Nic. Ten sos pomidorowy był z jakąś oliwą, ale był tak pyszny, serio, że jam. Więc ogólnie właśnie bardzo wam polecamy w Katowicach pizzę Vera Napoli, tak się nazywa? Coś takiego. Już. Witam się z wami serdecznie następnego dnia. Jest dzisiaj 19. Jest już po moich rodzinach. W końcu przyszła Szka. Paczka. Sławka. Więc otwieramy. Spóźniony prezent, ale jest. Dobra. To nie moja wina. Wina. Chuja. No. Co tam jest? Ładnie pachnie. Skarpetki? No tak. Co jak powiedział, że dopiero lubię. Ale nie, tak pięknie zapakowane, jak ładnie pachnie. Bo nie ma co w ogóle wziąć. Dobra. Co to jest? Taka piękna. Co to jest? Pokaż. No, to jest secret, bielizna nocna. Piżamka. Jakaś śliczna XS. Ale sorry, zresztą ładnie tak pachnie. Ten papier tak pięknie pachnie. Pięknie, przepięknie. Nie, no to ja się tak popsikałem. Tak. Jak przepiękna. Tak. Tak się mega cieszę. Co jest takie piękne. Czekajcie, czekajcie. Jak to mam w ogóle? Ej, nie mam tego. Dobra, już umiem. Poważne. Piękno. Nie chcę teraz zrobić tak, dobra. Moi zrobią tak dziwnie. Możesz tam przymierzyć. Teraz już? Nie mam ty. No piękno. No nie czuję się teraz jak wszystkie te instagramerki, że co chodzi, tylko z takim burdelem teraz tutaj po tym otwieraniu, ale przepiękne. No, to ja mogę powiedzieć, że jestem prawdziwą influencerką. Z taką pijamą. Bo wcześniej nie. Ale wcześniej teraz tak. Teraz tak. No ej, piękna. Dziękuję. Mega się cieszę. Dziękuję. No jeszcze czekam na majtki z Victoria's Secret, które mam przyjść w sumie za chwilę chyba. Przed chwilą dopiero właśnie skończyłam nagrywać, przebrałam się dopiero co w piżamkę, żeby zobaczyć, jak właśnie wygląda. I przyszedł właśnie pan kurier z moimi majtkami z Victoria's Secret, więc powiem wam, że jak zobaczyłam na promocję w ogóle, ja nie wiem, wcześniej nie widziałam w ogóle promocji na
na te majtki, ale jakoś tak zawsze na nie polowałam, że jak będzie jakoś tam, stwierdziłam, że jak będzie troszeczkę mniej kosztować, to na pewno kupię. No i właśnie teraz akurat jak byłam na siłowni ze Sławkiem, to zobaczyłam, że są na przecenie i od razu zamówiłam. Więc zamówiłam je na amerykańskiej stronie za 50 chyba 3 zł. Dobra, więc zobaczymy. Jak ładnie zapakowane. Taka malutka ta przesyłeczka. Dobra. I są jeszcze jakieś... Co to jest? Nie wiem. Jakieś papiery, nieważne. Dobra, otwieramy majtki. Już wam pokażę. One są takie z takiego dziwnego materiału. Takie jak wiecie, jak macie do pływania rzeczy. Ale myślę, że będą fajne. Dobra. I majtki wyglądają tak. Mają przepiękne to. Mega mi się to podoba, jak to wygląda. Super. Dobra. Na tym. Ale strasznie śmierdzą jakąś taką. Fuj, chemią ochyda. Takim wiecie, takim chińskim. Fuj, czymś. W sensie to jest oryginalne, normalnie Victoria's Secret, ale kurczę. Strasznie śmierdzi. Idę je od razu wybrać. Tylko ogólnie z tego, co widziałam na kanale u Kini Wiczyńskiej, trzeba je wyprać ręcznie, więc będę brać je ręcznie, żeby się te cyrkonie ładne po prostu nie zepsuły. Ale myślę, że jakościowo będą spoko. No, myślę też tak. Tylko po prostu śmierdzą taką chemią, boże fuj, takim chińszczyzną. Ale ogólnie są fajne i na pewno myślę właśnie, że fajna była promocja. Jeżeli jest ta promocja, to jeszcze wam znać. Napiszę właśnie wam na dole. Jeżeli jeszcze je znajdę, to wam podlinkuję właśnie i piżamę i to właśnie, bo już tej torebki na pewno właśnie nie ma. Bo właśnie ostatnio widziałam, że właśnie wszystko jest wyprzedane na Victoria's Secret i amerykańskiej i polskiej, więc jeżeli wam się ten vlog podobał, mam nadzieję, że wam się podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie też subskrypcję, no i wpadajcie do mnie na kanał. Cześć!